10 lat temu zaczęła się moja przygoda z filmem. I to nie jest tak, że to był świadomy krok z gotową, no i wymarzoną drogą ku temu, co mam dziś. Po prostu posłuchałem swojego głosu i dzięki temu ta historia toczy się już 10 lat. Musisz wiedzieć, że przed filmowaniem zajmowałem się inną opcją artystyczną, czyli tworzeniem muzyki, a konkretnie graniem na perkusji, no swoją rzeczą świetny instrument. To istotna część tej opowiastki. Mój tata pracował w Niemczech, wiecie, to były wtedy takie czasy mocnej emigracji, no i przywiózł kompaktową cyfrówkę, która nagrywała w 240p. Tak, w 240p. Niestety, nie pamiętam jej nazwy, a w domu też nie potrafię jej znaleźć, a szkoda. Poszliśmy wtedy z moimi znajomymi, Filipem i Tomkiem, na pierwsze męskie spotkanie na tak zwanej rzeczce, tutaj u mnie na osiedlu. W piwnicy znalazłem cały karton przeżyczystego trunku w formie półlitrowej. Miałem wtedy 16 lat, to wystarczyło na naszą trójkę, no ale mieliśmy problemy, żeby wrócić. Wtedy zrealizowałem pierwszy filmik przy użyciu plastikowego statywu za 20 zł marki Hama z blokowaniem a la fotograficzną głowicą. Filmiku niestety nie mam, bo nie myślałem, że kiedykolwiek przyda mi się na dłużej niż 3 dni po spotkaniu z chłopakami. Dziś byłby dla mnie na wagę złota. Następnie perkusję sprzedałem, dostałem ją swoją drogą na urodziny i za to kupiłem albo Canona 650D, albo Glidecam XR 1000, bo tego już nie pamiętam, jaka była kolejność. Jedną rzecz właśnie kupili mi rodzice i to był ostatni wydatek z ich strony. Jedna inwestycja i taka chęć działania z mojej strony, te motylki w brzuchu, które pokierowały mnie, żebym robił to, co robię do dziś, zaowocowały tym, że dzisiaj słyszymy się w tym miejscu. No i jesteśmy w tym miejscu. Te dziesięciolecie miało wyglądać inaczej. Na początku tego roku wyobrażałem sobie, że w czerwcu, czyli wtedy, kiedy po pierwsze 5 lat filmujemy, a po drugie fajne wakacje, zrobię taką imprezę, na którą zaproszę was. Wejście miało być za free. No i też jakby moich gdzieś tam znajomych, których poznałem na przestrzeni jakiegoś tam czasu. Ale zweryfikował trochę czas, a przede wszystkim znajomości, które miały doprowadzić do tej imprezy, które jakoś się wypaliły i straciły się, więc ja zmieniłem trochę podejście do świętowania tego dziesięciolecia i postanowiłem świętować je przez cały rok. I ja wiem, jak to brzmi, może wyobrażacie sobie, że cały czas melanż, ale nie, jakby w drugą stronę to wszystko przetoczyłem i stwierdziłem, że będę celebrował cały rok po prostu odkrywaniem znowu tego ognia, zajawki i też takimi małymi detalami i w ogóle docenianiem tego, że mogę być w tym miejscu. Kontynuując temat początku, bardzo ważny etap to było poznanie się z Adamem, moim przyjacielem, od którego w ogóle dostałem materiały, które widzieliście wcześniej. Ciekawostka jest taka, że tych materiałów nie miałbym i nie mógłbym ich wam pokazać, bo dzisiaj padł dysk, a 2 dni wcześniej, przed tym momentem, kiedy teraz nagrałem ten odcinek, zgrałem sobie te materiały do Adama, więc no dosyć na farcie. Ta znajomość jest ważna o tyle, bo przede wszystkim, kiedy, jak już wiecie, nagrałem ten filmik na rzeczce, tam jeszcze miałem jakieś jedno zlecenie, o którym opowiem w podcaście, bo tam trzeba trochę rozwinąć tą historię, to właśnie jakoś poznałem się z Adamem i dzięki temu zrobiłem film z jego jettą, jego samochodem, który wtedy był jeszcze na placu, którego już nie ma, sprzedał. I tak rozwinęła się ta znajomość, żeby pocisnąć dalej. Zaczęliśmy szukać zleceń w całej Polsce, zaczęliśmy budować swoje jakieś rzeczy, specefałek, jakieś osprzęty, jakieś rigi. Zbudowaliśmy własny kran filmowy, który sobie pomalowaliśmy. Zbudowaliśmy go wtedy za 140 zł, a przeciwwagą było 5-litrowa bańka wody. No i to tak się toczyło i dzięki temu też bardzo mocno wierzę w to, że trzeba mieć kogoś na tym samym początku drugiego, jakiegoś takiego wspólnika, żeby po prostu się wspólnie motywować, żeby wspólnie też odkrywać ten świat, który jest pełen naprawdę różnych przygód i różnych ludzi, których napotkacie na swojej drodze. W międzyczasie, bo o tym nie powiedziałem, ja cały czas równolegle, kiedy zacząłem filmować, zacząłem też robić YouTube'a, więc ja dzisiaj mam 10 lat przekroju polskiego YouTube'a. Widziałem, jak budują się
kanały, takich gości jak Rezi, jak Multi, którzy są dzisiaj na absolutnym topie, i wielu innych, też z wieloma tymi dinozaurami polskiego YouTube'a współpracuje, Chwytak, o czym też mówię w dłuższym podcaście i też tutaj troszeczkę napomnę. Mówię o tym, bo filmujemy, to jest mój drugi kanał, wcześniej był kanał Cięte SWC, który też rozwijałem, tam do około 25 tysięcy subskrybentów, i nastąpił pewien moment. Jak poznałem Adama i w ogóle działałem, to miałem przed sobą jeszcze 3 lata technikum i no dużo uciekałem z lekcji, jakby nie było mnie. I to wszystko, może nie wszystko, ale takie 80% było po to, żeby po prostu uciekać na robotę. Jeździliśmy po całej Polsce, w międzyczasie zacząłem właśnie poznawać Chwytaka, więc on rzucał mi jakieś propozycje, żeby pojechać, nie wiem, na 2 dni, nagrywać jakiś odcinek, wtedy bardzo prężnie działał. YouTube był bardzo świetną platformą pod kątem rozwoju, bo wtedy jeszcze nie było tak dużo algorytmów i tak dalej, te filmy faktycznie szły, jak coś fajnego się zrobiło. No i po prostu dosyć sporo mnie w tym technikum nie było. Jak wyszedłem z technikum, było mi trochę łatwiej, mam wrażenie, niż moi rówieśnicy, bo już wiedziałem, co chcę robić. To też jest bardzo duży problem, że ludzie często kończą szkołę i nie wiedzą, co chcą robić, albo idą na studia, żeby poznać, czy to jest, aby na pewno to. Ja miałem o tyle łatwiej, bo już miałem jakieś portfolio, miałem jakieś skill, miałem minimalnie rozpoznawalną na pewno w jakichś kręgach markę i mogłem sobie działać. Mówiłem, że nastąpił moment po technikum, no to jest ten moment, kiedy właśnie kończę przygodę z kanałem Cięty. Ideologicznie już mi się to zaczyna nie spinać. Tam byłem dosyć sfrustrowanym nastolatkiem, który gadał dużo i za dużo. Oceniał ludzi niepotrzebnie, co po prostu było też efektem dojrzałości. Jak już dojrzałem, to stwierdziłem, no nie mogę tak robić, nie jest to spójne ze mną. I pamiętam, to był bardzo taki emocjonalny moment, jak kończyłem Ciętego, żeby za jakiś czas stworzyć właśnie to, gdzie teraz przebywamy, ale jeszcze przed tym trochę się działo. Działo się, bo pospinałem się z Adamem. To był taki też etap, kiedy ja nie do końca potrafiłem w komunikację. Dzisiaj bardzo dobrze ogarnia ten skill, na co dzień też jakby komunikuję się z wieloma osobami zawodowo i nie mam już problemów komunikacyjnych. Wtedy miałem taki problem, że mieliśmy oczywiście problemy hajsowe. Kończysz szkołę i chcesz sobie kupić pierwsze auto, chcesz sobie spróbować poszukać jakichś wydatków albo coś, a tutaj było to między nami nie do końca jasne i nie wiedziałem, jak do końca zakomunikować, żeby zmienić to po prostu. Zacząłem też czuć, że uciekam w swoją stronę, w taki egoizm, w sensie chciałbym po prostu już się odłączyć, robić rzeczy po swojemu, iść w swój styl operatorski, montażowy, i też nie umiałem tego zakomunikować. No i finalnie, jak zacząłem z Adamem działać od początku, tak po tym technikum, odpuściłem, w sensie zrobiłem po prostu słabą rzecz i jeździłem na przykład na zlecenia, nie mówiąc mu o tym, także to jest taka lipa i po prostu pospinaliśmy się bardzo mocno w tamtym momencie. Oczywiście nie bójcie się, po chyba, no w jakimś tam czasie, ja jestem bardzo słaby w ten timeline czasowy, życiowy, bo w zawodowy jestem bardzo dobry, to wyciągnąłem rękę i po prostu przeprosiłem Adama i dzisiaj mamy znowu świetny kontakt i możemy na siebie w 100% liczyć i ogarniamy jakieś tam rzeczy, już nie filmowe, już się śmieję, że nie pracujemy razem i raczej nie będziemy, ale nigdy nie wiadomo, bo mamy trochę teraz inne ścieżki zawodowe, w sensie ja dalej jestem w tej, a Adam poszedł trochę inną i może kiedyś jakiś projekt stworzymy. Skończyłem Ciętego na YouTubie i postanowiłem, dosyć długo nad tym myśląc, stworzyć Filmujemy, bo bałem się bardzo mocno tego, że co ja wiem o tym filmowaniu? Ja do dzisiaj mówię, że jestem amatorem, nie ukończyłem żadnej szkoły filmowej, nie mam żadnego papieru. No i jak skończyłem tego Ciętego, to miałem troszeczkę taką pustkę, że brakuje mi tego YouTube'a jakoś tak po prostu. Jednak jak zaczynałem i filmowanie, to zacząłem też YouTube'owanie i stwierdziłem, że sobie Filmujemy. Bałem się tego bardzo, bo bałem się przede wszystkim opinii, bałem się, że nie mam kompetencji ku temu, żeby ludzi edukować,
ale no stwierdziłem, że okej, zobaczymy, co będzie się działo. To był taki też proces, w który ja chciałem wejść z pompą. Znalazłem sobie kontakt do dużego dystrybutora w Polsce sprzętu. Do dzisiaj oni dystrybuują Newella, w sensie to jest ich marka własna. No i wszystkie jakieś różne inne, których już nie kojarzę, bo cały czas pewnie do im się rozwija. No i powiedziałem właścicielowi Michałowi, mówię: Michał, daj mi sprzęt trochę, bo chcę tak z pompą wejść, pokazać coś innego. No i wszedłem. Pokażę wam coś, czego wam nie pokazywałem. Przez 5 lat istnienia filmujemy. Tutaj był drugi w zasadzie odcinek 26 czerwca puszczony, po którym rozpętała się pewna burza. I muszę wam pokazać, gdzie go nagrywałem, bo może tego się nie spodziewacie. Ale mniej więcej to wygląda tak. Chodźcie, pokażę wam i od razu strzelicie, porównamy klatkę. I chodź. No i właśnie ta ściana, może zaczynacie czaić temat, a jeżeli nie, to pokażę wam pewnie klatkę. No i tutaj nagrywałem pierwszy odcinek. Jak widzicie, to jest takie pomieszczenie nieocieplone, bez ogrzewania, ale bardzo ważne dla tego, co robię. Bardzo dla mnie jest takie ważne, bo zawsze to była dla mnie taka przestrzeń, do której mogę przyjść, do której byłem przeświadczony, przynajmniej tak w głowie, miałem komfort psychiczny, że nikt mnie nie słyszy, chociaż tu, jak teraz gadamy, to wszyscy wokół wszystko słyszą. A jak się ma te paręnaście lat i coś się robi do internetu, to nie ma się takiej odwagi. Zresztą ja do dzisiaj mam z tym problem, żeby mówić właśnie przy gdzieś ludziach, jak mam świadomość, że ktoś gdzieś jest w pobliżu, nie mam takiego luzu mówienia, a tutaj w miarę dosyć komfortowo było. Nagrywałem tu poprzedni kanał i też filmujemy, tutaj zrealizowałem jeden odcinek albo dwa. No i właśnie na jakby docelowo ten drugi odcinek kupiłem dwie albo trzy płyty, pomalowałem to takim kolorem niebieskim, który na początku był kolorem, takim jakby brand kolorem. Filmujemy, no i tutaj zrealizowałem jeden odcinek i chyba też jakieś przebitki do drugiego, że no to teraz gdzieś tam widzicie. To jest w ogóle hit. Nie wiedziałem, że to tu jest w ogóle. To jest własnoręcznie z moim tatą zbudowany slider. Ja wrzucałem post o tym. I go odnalazłem, znaczy przez przypadek. Może na upartego jeszcze gdzieś znalazł wózek. No, także to w ogóle zbudowałem z tatą 10 lat temu. No, to tak miało być, że mieliśmy tu przyjść do tego filmu. Chodź tu jeszcze. Tu są jeszcze jakieś takie pierdały, jak cisnąłem bekę z różnych twórców internetowych. Tutaj Adrian Pietrzak. Tutaj Dominik Rupiński. On chyba jeszcze coś tworzy i całkiem chyba nieźle. Mi się ostatnio na TikToku wyświetlił. Czekaj, tu są jakieś fajne rzeczy. Ogólnie może widzicie, że jest częściowo, chyba tego nie widać, tam by to było widać w tym rogu, że są tutaj jajka, wydmuszki. Bo to jest w ogóle też takie pomieszczenie, taki budynek, w którym mój brat miał próby. Tutaj widzicie, jest takie półkole na perkusję. Ja tutaj od małego dziecka pamiętam, że graliśmy. W sensie ja też grałem, tutaj był mój zestaw, którym nie wiem, czy już w tym filmie mówiłem, czy nie mówiłem. Sprzedałem po to, żeby robić filmy. No już to się dzieje od 10 lat. Także to pomieszczenie jest bardzo ciekawe, bo jest związane i gdzieś częściowo z jakąś przygodą mojego brata muzyczną, no i też jest bardzo związane z moją muzyczną przygodą, którą skończyłem ponad 10 lat temu. I no i przede wszystkim z tą filmową taką przygodą, bardziej jakby filmujemy przygodą, bo tutaj nagrywałem te odcinki. Też mi się przypomniało, że jedne z pierwszych filmów też tu robiłem, bo nagrywałem perkusję, która tutaj stała, ale czy ja go znajdę, nie wiem. W każdym razie ona tutaj stała, wziąłem makro od mojego brata i bawiłem się w jakieś tam pierwsze filmy 10 lat temu. Znaczy na pewno tu coś jest, ale ciężko będzie mi to teraz znaleźć w takim bajzlu. Jakaś żarówka fotograficzna, halogeny, które mi się świeciło, bo tylko takie miałem, w zasadzie kradłem je od taty. Nawet tam coś leży, bo wtedy się nie miało kasy, nie miał się za co kupić żadnej lampy. Pierwsze odcinki
poszły kosmicznie mocno. Hype był ogromny. Pamiętam, że po prostu aż zdziwiłem się, że tak szybko te cyferki lecą. Całe szczęście nie zachłysłem się, bo to nie był etap, kiedy stworzyłem coś i to poszło jakoś bardzo dużo, tylko ja też no miałem już to doświadczenie. Pamiętam ten pik bardzo mocno, no jarałem się po prostu, że to co mówię dociera do ludzi. Tam docierały jakieś komentarze, ale one zawsze będą, że coś tam bla 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 bla, never mind. Jak stworzyłem, słuchajcie, filmujemy, oczywiście cały czas jesteśmy w etapie, kiedy ja jakby produkuję filmy dla różnych klientów, nie skupiam się tylko na filmujemy, produkuję je do dziś. Mając wielu kontrahentów, ale około 2 lata po otworzeniu filmujemy, 2018 rok, jakby pozyskuję pierwszego poważnego kontrahenta, z którym wiążę się kontraktem. No i jakby dzisiaj mam kolejnego kontrahenta bardzo ważnego, który zapewnia mi super komfort, ale no to są takie bardzo ważne kamienie milowe w tej ścieżce kariery, bo one dużo mi zapewniają takiej swobody i w ogóle rozwoju, ale cały czas w międzyczasie oczywiście pozyskuję nowych klientów i jestem bardzo aktywny w produkcji dla różnych klientów na różnych planach, z różnymi założeniami i z różnymi obszarami, a to jest bardzo moim zdaniem uniwersalna rzecz. Jesteśmy teraz tutaj, filmujemy, ma 5 lat. Już skończyło, już w zasadzie 5,5 nawet. Nie wiem, kiedy to minęło, ale mówi tak każdy. Jak zakładałem filmujemy, to miałem taką bardzo ważną misję, żeby przede wszystkim za darmo edukować ludzi, co na przestrzeni lat trochę może było błędem, patrząc na to, jak się rozwija teraz rynek, ale chyba najważniejsze, jak ludzie trochę nie doceniają tego, że mają tą wiedzę w dosyć dużej pigułce od kogoś, kto ma doświadczenie z Afryką w jednym miejscu. Ale no, dzisiaj jestem w takim etapie, że mam zamkniętą swoją taką trochę listę, której właśnie nigdy nie stworzyłem. Ona się zaczęła budować, kiedy budowałem, jakby filmujemy, współprac z producentami, jakby pracowałem dla najważniejszych producentów dla naszego świata filmowania i zdjęć. Co bardzo jakby mnie cieszy, mam totalnie pełen przekrój. Jestem już usatysfakcjonowany, w sensie ja nie potrzebuję nic więcej, nie marzę o jakiejś następnej współpracy. Jakby raczej jestem otwarty na to, co będzie się działo, co się dzieje. A widzę, że im bardziej się to wszystko toczy, tym bardziej się to grubo toczy. Oprócz oczywiście tego, że ja jestem gruby, to toczy się to też właśnie grubo po stronie lokowań, współprac i możliwości. No i też najważniejsze, że poznałem wielu ludzi, pojeździłem na wiele eventów, na których miałem okazję was spotkać face to face. To jest w ogóle niesamowite doświadczenie, bo siedzisz sobie tutaj i od 5 lat gadasz. Ja przez 4 lata miałem regularną publikację, tylko 3 odcinki nie opublikowałem, publikowałem co tydzień w każdy poniedziałek i jakby ta skala jest ogromna, bo przez te 5 lat ponad jest ponad 5 milionów wyświetleń, więc to jest ogromna liczba i potem fajnie spotkać kogoś, kto ogląda te materiały, kto wyciąga z tych materiałów zupełnie coś innego, co ja na przykład przekazywałem, i to też jest bardzo ciekawy eksperyment. Także to jest coś fajnie namacalnego i w tym miejscu też na pewno trzeba pogadać o was, bo to wy oglądacie, kiedyś oglądaliście bardziej, teraz może oglądajecie mniej, ale przez te 5 lat na pewno przewinęło się przez ten kanał bardzo dużo osób, ponad 5 milionów wyświetleń. No i co mogę powiedzieć, no po prostu dzięki, bo fajnie jest spotykać, a już miałem tych spotkań z wami dosyć dużo i doświadczyć takiego realnego feedbacku. Mimo wszystko fajnie jest poczytać gówno w internecie, bo jakby na mój temat i na to, co ja robię, a naczytałem się tego przez 5 lat bardzo dużo, że i mam tą świadomość jakby, co potrafię, z czym się dzielę i jak ludzie bardzo mogą się mylić, i to też jest bardzo jakby edukujące i może nie motywujące, ale na pewno dające mi duży, duży feedback, więc wielkie dzięki i na pewno filmujemy, to jeszcze nie jest wszystko, bo wydaje mi się, że to jest dopiero taki rozpędowy etap znowu. Słuchajcie, chciałem ten materiał zmieścić w 6 minut, ale oczywiście się nie udało. To były takie kamienie milowe w mojej karierze, które sobie wyznaczyłem i chciałem troszeczkę je rozwinąć tutaj w takiej możliwie skompresowanej wersji, ale bardzo was proszę, że jeżeli chcecie,
pooglądać sobie podcast, jeżeli macie na to ochotę i tam posłuchać dużo, dużo więcej, to wbijajcie. Link oczywiście jest w opisie, śmiało, bo naprawdę tam bardzo się rozwinę, bo jest. A naprawdę tak jak sobie zrobisz taki timeline w głowie i masz te 10 lat wstecz i przypominasz, to cały czas bym tutaj mógł siedzieć i rozmawiać, a wiem, że dużo fajnych rzeczy tam będzie. Także wbijajcie. Dzięki za dzisiaj, miłych świąt, bo to powinno być jeszcze dla was wszystko przed świętami. Miłego nowego roku, no i do zobaczenia już po nowym roku.